14 grudnia 1970 roku rozpoczęły się rozruchy na wybrzeżu. Były one reakcją na podwyżki cen 45 grup towarów, które ogłosił Władysław Gomułka w przemówieniu transmitowanym przez radio i telewizję w sobotę 12 grudnia, już po zamknięciu sklepów. Zdrożało m.in. mięso o 18%, a także mąka i jej przetwory, ryby, dżemy, powidła, węgiel, koks i materiały budowlane. Obniżono cenę mydła, telewizorów, radioodbiorników, pralek i lodówek. Podwyżki cen uderzyły przede wszystkim w najuboższych. Pierwsi zastrajkowali robotnicy w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, najpierw na wydziale W3, potem także na innych. Około godziny 10 zaczął się wiec przed budynkiem dyrekcji. Dyrektor Stanisław Żaczek powiedział, że może jedynie obiecać 5% premii, a jeśli ludzie chcą coś więcej, to niech idą do Komitetu Wojewódzkiego. Strajkujący uformowali więc pochód i poszli do komitetu, który znajdował się w odległości mniej niż kilometr od bramy. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Alojzy Karkoszka był w Warszawie i z robotnikami nikt nie chciał rozmawiać. Studenci, pamiętając udział robotników w tłumieniu ich wystąpień w roku 68, nie przyłączyli się. Około 16 przy wiadukcie Błędnik doszło do pierwszych starć z milicją. Wieczorem odbyły się wiece przed dworcem głównym i przed budynkiem Komitetu Wojewódzkiego Partii. W gmachu komitetu wybito szyby i spalono drukarnię. Do Gdańska ściągano jednostki milicji i wojsk wewnętrznych, a w lokalnych jednostkach wojskowych zarządzono stan gotowości. Tego dnia nie użyto jeszcze broni palnej i nie było ofiar śmiertelnych.